Cześć, nazywam się Mikołaj, jestem szefem Airbike'a. Dzisiaj taki outfitik rowerowy, bo mało czasu, nie ma się kiedy przebrać. Przyjechał do nas taki ładny rowerek, a już jest po niego klient. Przyjechała też do nas dzisiaj nowa Emonda, ale ona jest już u nas na kanale, na innym filmie. Zresztą na jeszcze innym jest też w porównaniu z tym tarmakiem. Ale wracając do tej oto sztuki, bo ta sztuka to jest nowy Checkpoint. Dokładnie jest to Checkpoint SL5, czyli gravel od Treka, odpowiednik Diverge'a, chociażby od Specialized'a. W gravelach modnych, jak się śmieją nasi YouTube'owi fani, w rowerach księgowych, chodzi o to, że to księgowi je wymyślili, żeby więcej kasy zarabiała firma. Ale to nie do końca tak jest. To nie jest do końca rower księgowy. To jest naprawdę fajny, wielofunkcyjny rower. Checkpoint SL5 kosztuje 14 699 zł. No i główne zmiany, które poczyniły się w sekcji graveli, to jest oczywiście wprowadzenie grupy GRX przez firmę Shimano. Ta grupa GRX ma kilka różnych modeli, 400, 600, 800 i tak dalej. Tu producenci poszli po rozum do głowy i zastosowali stary trik, to znaczy przednia tylna przerzutka to jest GRX 800, a reszta to jest GRX 600 akurat w tym modelu, a nawet GRX 400, jeżeli chodzi o hamulce. Także mamy taką lekką kombinację, która nam obniża koszty produkcji roweru, a mimo to na samym końcu on dalej kosztuje niemało, no bo jednak prawie 15 tysięcy złotych. Co dalej? Kasetę mamy tutaj HG700 1134, ma 11 biegów. Tutaj dla klienta będziemy od razu wkładali kasetę Ultegry, bo to duży zysk na wadze. Jeszcze o grupie GRX, w przerzutce model 800 mamy już sprzęgło. Sprzęgło jak działa, wszyscy, którzy oglądają kanał, wiedzą. Bez sprzęga łańcuch się dynda, ze sprzęgłem wózek przerzutki się usztywnia i łańcuch dużo mniej podskakuje na nierównościach. To co fajne w GRX-ie to korba na holotechu, czyli puste. Tu akurat ramię nie jest holotechowe, ale ośka jest przelotowa, pusta, bo mogłoby być jeszcze pewnie w wyższych modelach GRX-a jest próżniowe ramię. Bardzo fajna grupa, hamulce z radiatorami. No nie jestem przekonany, czy tak do końca jest to tutaj potrzebne, bo w gravelu aż takich dużych hamowań raczej bym się nie spodziewał, chyba że rzeczywiście gdzieś pojedziemy na szosę w góry. Również tarcze hamulcowe z radiatorami, ale zmniejszonymi. Nie są to takie pełne radiatory jak w tarczach szosowych, tylko są to takie pół radiatory. Ciekawe, czy to w sumie spełnia przepisy UCI odnośnie bezpieczeństwa tarczy hamulcowych. Też łapy w GRX-ie są troszeczkę inne. Inny jest skok tej łapy, żeby zmienić biegi, inny jest kształt całej łapy, jest potężniejsza, zbiorniczek wyrównawczy od hydrauliki ukryty tutaj w łapie. No taki bardziej terenowy look ma ta łapa. Checkpoint SL5 to teoretycznie można by pomyśleć odpowiednik Emonda SL5 i tak jak Emonda ma on niestety aluminiowy maszt podsiodłowy. Mówię niestety, bo wygląda to niestety jak ciężki aluminiowy mesel i tam sporo na tej wadze rzeczywiście jest różnicy. Teraz z głowy nie pamiętam, ale wiem, że jak to ważyliśmy, to było dość ciężko. Ciężka tutaj jest też kaseta w tym rowerze, mostek, kierownica również aluminiowe. Jeżeli ktoś będzie szukał oszczędności wagowych, to można tutaj. Ale śmiało można też ten rower zostawić w tej konfiguracji, w której jest, bo on się naprawdę fajnie broni i myślę, że nie będzie ważył tak dużo. Mimo że rama ma kilka różnych udogodnień, no nie ma takiego schowka jak w Domani. Szkoda, bo ten schowek robi robotę. Może w nowych modelach checkpointów to wprowadzą. Ma za to mocowania na dodatkowe koszyki na bidon. Raz, dwa, trzy, cztery. Z czego to jest podwójne i tutaj też jest podwójne. Także można tu systemy różne transportowe pomontować. Dodatkowo na górze też w rozstawie mocowania na bidon
uchwyt. Tutaj bardziej co prawda na jakieś torebki transportowe niż na dodatkowy kosz. Rama też przystosowana jest do montażu zarówno błotników, tu znajdziemy mocowanie, tu, jak i bagażnika, do którego tu znajdziemy mocowania. Co ciekawe, w SL5, tak jak w nowych ALR-ach, mamy poziome haki, czyli możemy ten rower przerobić na single speeda, jednobiegowy napęd, gdzie napniemy go nie przerzutką, a cofając koło tylne i ustawiając je tak, żeby łańcuch był napięty, a co więcej, nawet jak łańcuch nam się trochę wypracuje, to sobie to koło doregulujemy, cofając jeszcze tak, żeby skasować ten luz. Również widelec przystosowany jest zarówno do montażu właśnie błotników, jak i bagażnika, także ten checkpoint ma pełne prawo stać się rowerem wyprawowym do bikepackingu. Karbonowa rama, karbonowy widelec, fajna waga, na pewno duży komfort, system ISOSpeed schowany w ramie. Na naszym kanale znajdziecie więcej informacji o tym systemie. No i to co fajne, to ciemno-oliwkowy matte metallic kolor połączony ze złotym. Mogłoby się wydawać, że to będzie pretensjonalne, ale tutaj w myśl powiedzenia złoty, a skromny, udało się osiągnąć bardzo ładną kolorystykę. No i ja temu rowerowi generalnie daję bardzo, bardzo dużą okejkę i naprawdę chętnie bym taki rower przytulił i bym nim sobie jeździł. Tylko akurat nie mam wolnych 15 koła, bo muszę kupić nowe łyżwy, gdyż niedawno zamrozili nam lodowisko i już jutro pierwszy trening. Ale że z mocniejszą grupą także trzeba będzie szlifować formę i nowe łyżwy siądą jak ta lala. A wracając do rowerów, waga nam się już wyzerowała, no czuję w ręku, może to efekt tego, że już dzisiaj trochę pojeździłem rano i teraz jeszcze na rowerze trzeba było troszkę dźwignąć, no zdecydowanie jest cięższy od Emondy, którą dopiero co ważyłem i ważyła 8200, checkpoint waży 9730. Tamto co prawda była Emonda SL6, czyli model wyżej. No 9700 to nie jest jakoś ultra light, to już jest maszyna, która troszkę waży. Chyba gdybym go sobie kupił, to poszukałbym tych 700 gramów, żeby go jednak odchudzić, czyli wjechałaby karbonowa kierownica, może jakiś lżejszy mostek, trzeba by zważyć ten co jest. Na pewno karbonowy komin pod siodełko. Siodełko Montrosa ani nie jest lekkie, ani nie jest jakiś super wygodny. Nie ma dramatu, jak na siodło fabryczne jest z dziurą, w dobrych miejscach będzie podpierać. Także da się na nim na pewno jeździć, ale pomyślałbym o wymianie. No i na pewno kaseta też do wymiany. Niedrogo, sporo gramów. Tyle o tej maszynie. Dodatkowo, oczywiście w zależności od rozmiaru ramy, dostaniecie do spersonalizowanego odpowiednią długość korby, mostka czy szerokość kierownicy. Tyle o tej maszynie na dziś. Piszcie w komentarzach, jak on Wam się podoba. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych nowości. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!